Co by zrobił, gdyby No Nie mówiłem, przestałbym grać w Minecrafta i życzyłbym Minecraftowi, Gównianemu Bedrock Edition i każdej innej, w ogóle wszystko co z Minecraftem związane, żeby ludzie przestali w to grać, zapomnieli i żeby to zdechło. Autentycznie będę życzył Minecraftowi, żeby zdechł, jeżeli anulują wersję Java Edition. Pyk, pyk, pyk. Czemu nie ma Swipping Edge na Bedrock Edition? Bo tam jest ten stary system bicia. A to, co daje Swipping Edge nie działałoby na starym właśnie systemie. Dlaczego że farmerzelaz na Xbox nie mam. Gdzieś Minecrafta na Xboxie nie interesuje mnie to szukaj sobie na internecie. Minecraft Dungeons też podobno będzie mikropotność. Mateusz odróżnij Minecraft Dungeons od Minecraft Bedrock Edition. Bedrock Edition jest bezpośrednią konkurencją Javy. Dun, dungeon to nie jest to samo. To nie jest Survival, to nie jest... Nie dostaje tych samych aktualizacji. To jest zupełnie inna gra. Zupełnie co innego, więc porównanie też z dupy za przeproszeniem, albo i B. Na pewno Dzi dziawy nie usądzisz. Ludzie by ich po prostu znienawidzili. Zdziwiłbyś się Piotr. Na dziawie nie zarabiają. Na Bedroku tylko zarabiają. na logicznym posunięciem byłoby yy, usunięcie Javy. Bo jako yy, jako powiedzmy osoba, która zajmuje się tym marketingiem i tak dalej to bez sensu jest utrzymywać Javę, która nie przynosi żadnych korzyści finansowych, tylko raz się ją kupi i nie można już więcej mikropatności. Ewentualnie do Java wprowadzą mikropatności, co jest niemożliwe raczej. No bo to na komputerze działa, nie wiem, dałoby się piracić i tak dalej. Więc nie są w stanie tutaj nic zrobić, oprócz oczywiście... Zabić Java Edition. A jeżeli to zrobią, no mam nadzieję, że Minecraft zdechnie. Jak ja pluję sobie z perspektywy czasu ludziska w brodę, że... Czekałem, aż y, kiedyś zmienią silnik Javy na jakiś C++ czy coś takiego. Człowiek był taki młody i głupi, myślał, że lepiej Minecraft będzie działał. I co mamy dzisiaj? Bedrock Edition, który jest tak gówniany, że pierdzielę. Nawet Java Edition nie wspiera im pelerynków z 2019, którego nie interesują, tylko Bedrock. To nie o to chodzi. Pelerynki rozdawali zawsze na tych y, mainkonach, na których było się fizycznie. A widzisz, na Bedrocku masz pelerynki, bo już kasę chcą z frajerów doić. A niestety nie brakuje frajerów, którzy będą dawali e, pieniądze Mojangowi, żeby sobie coś tam zdobyć. Coś tam co można mieć na Javie za darmo i to uczciwie. Jaku są na to co z Twoim kanałem? Nie wiem. Przyjął się na inną stronę. <laughs> Nieważne jaką.